Chciałbym Państwa przywitać serdecznie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. W tym roku przyznałem stypendia sportowe za osiągnięcia, za wyniki sportowe w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 roku. To są stypendia finansowe. I chciałbym kilku osobom, które te stypendia otrzymają, serdecznie pogratulować i podziękować za to, że jesteście prawdziwymi ambasadorami Starachowic na zewnątrz, z czego jesteśmy wszyscy w Starachowicach bardzo dumni i za to Wam dziękujemy. A stypendia sportowe w tym roku otrzymają i proszę Pana Leszka o to, żeby przeczytał, a ja będę te stypendia, myślę, że wręczał. Jako pierwsza Agata Nowak. Zawodniczka klubu sportowego Świt, uprawiająca strzelectwo sportowe. To drużynowa mistrzyni świata juniorów w konkurencji pistolet pneumatyczny 40 strzałów w hiszpańskiej Granadzie. Złota medalistka młodzieżowych igrzysk olimpijskich w konkurencji pistolet pneumatyczny 40 strzałów w chińskim Nankin. Dwukrotna medalistka mistrzostw Polski. Srebrna medalistka w konkurencji pistolet sportowy 30+30 strzałów. Oraz brązowa medalistka w konkurencji pistolet pneumatyczny 40 strzałów we Wrocławiu, a także członkini reprezentacji Świtu Starachowice, która wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski w klasyfikacji drużynowej w konkurencji pistolet pneumatyczny 40 strzałów. Agata Nowak otrzymuje stypendium sportowe w wysokości 1700 zł brutto miesięcznie na okres od stycznia do czerwca 2015 roku. Wszystko się zgadza, Pani Agata? Gratuluję. Gratulacje. A jeszcze do tego stypendium dołączamy książkę pana Grzegorza Sajura, Starachowiczanina, Korzenie i skrzydła, jako też motywacja do pracy, dlatego że to jest książka o ludziach, którzy tu zaczynali swoją karierę i później poszli w świat i w różnych dziedzinach życia osiągają sukcesy. Druga osoba. Jako druga to Paulina Tuźnik, zawodniczka klubu sportowego Świt w strzelectwie sportowym. W jej imieniu nagrodę odbierze pani Małgorzata Wadowska. Paulina Tuźnik to członkini reprezentacji Świtu Starachowice, która wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski w klasyfikacji drużynowej w konkurencji pistolet pneumatyczny 40 strzałów we Wrocławiu. Paulina Tuźnik otrzymuje stypendium sportowe w wysokości 550 zł brutto miesięcznie na okres od stycznia do czerwca 2015 roku. Gratulacje. To jest dla Pana. Dziękuję. Dzięki. Trzecią osobą jest Justyna Gadowska, zawodniczka klubu sportowego Świt, członkini reprezentacji Świtu Starachowice, która wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski w klasyfikacji drużynowej w konkurencji pistolet pneumatyczny 40 strzałów podczas mistrzostw we Wrocławiu. Justyna Gadowska otrzymuje stypendium sportowe w wysokości 550 zł brutto miesięcznie na okres od stycznia do czerwca 2015 roku. Gratulacje. Pan Leszek był kiedyś komentatorem. Po prostu tylko. Pan Bartłomiej. Pan Bartłomiej Seweryn, zawodnik klubu sportowego Świt. To brązowy medalista finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w konkurencji Trap 100. Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży we Wrocławiu. Bartłomiej Seweryn otrzymuje stypendium sportowe w wysokości 450 zł brutto miesięcznie na okres od stycznia do czerwca 2015 roku. Gratulacje. Gratulacje. Bardzo Wam dziękuję. Czy mamy ze sobą trenerów, wszystkich zawodników? To dla Państwa. Marek Kozajski. A, sekundę, my tutaj rzeczywiście. Dla pana Karola. Po pierwsze. Możliwe, że się pomyliłem, czy się nie pomyliłem? Nie, nie pomyliłem się. Proszę bardzo. Dzięki. Nie, otrzymałam, także dziękuję bardzo. Pan Marek. Dziękuję bardzo. I pan Adam. Bardzo dziękuję. No i gratuluję. Jak w ogóle zaczęła się rozmawiać z tym sportem? Nie wiem, jak się podobać, to było zainteresowane. Ja od wielu lat nie wiem, co jest. Chciałam strzelectwo mniej więcej 5 lat temu. Luty właśnie miała 5 rok. Ogólnie to na początku nie pomyślałam o strzelectwie, tylko bardziej o takich sportach bardziej męskich, jak boks albo krav maga. Ale moi rodzice się nie zgodzili i musiałam poszukać czegoś takiego bardziej, no jednak dla dziewczyn. Padłam na strzelectwo, no i jak po kilku miesiącach wystartowałam w pierwszych zawodach i byłam na podium, to mi się po prostu spodobało
I tak już zostało. I jak te pierwsze lata wspominasz? Kto ci najbardziej pomógł? Jakie to były osoby, trenerzy? Najbardziej pomógł mi mój trener klubowy, czyli Marek Ratajski, no i mama, bo ona zawsze jakoś mnie tam wspierała i dopingowała. I jak często trenujesz? Jak to wygląda? Ile czasu poświęcałaś na ten? No z reguły to jest tak, że jeżeli zaczyna się sezon, to treningi powinny być tak mniej więcej 4-5 razy w tygodniu i tego się staram trzymać. Oczywiście czasami jest tak, że trzeba też się zająć szkołą i czasami ciężko jest to pogodzić. No i czasami też po sezonie trzeba odpocząć, czyli na przykład w grudniu nie trenowałam przez cały miesiąc w ogóle. Potem mnie złapała kontuzja kolana i przez 2 tygodnie też nie mogłam trenować, więc tak naprawdę zaczęłam dopiero w połowie stycznia. No, jakie cechy powinien mieć taki sportowiec? Jakie cechy charakteryzować powinien? Spokój, opanowanie? Dokładnie, bo w strzelectwie to trzeba jednak mieć dobrą odporność psychiczną, trzeba mieć dobrą statykę, a stres w ogóle nie idzie w parze właśnie ze statyką, bo ręce się trzęsą, czasami też wzrok zawodzi. No trzeba być przede wszystkim spokojnym i opanowanym. A powiedz mi, w której klasie teraz jesteś? W 3 klasie technikum. I jakie plany na przyszłość? No na razie jeszcze nie zdecydowałam, jaki kierunek studiów wybiorę, ale myślałam na przykład o psychologii albo o AWF-ie. Dziękuję. Jeszcze ja mam pytanie do wakacji, jeśli można. To nie po raz pierwszy otrzymałeś stypendium sportowe przyznane przez prezydenta miasta Starachowice. Powiedz nam, czy te pieniądze, które otrzymujesz za swój talent, tak naprawdę, pomagać w realizowaniu pasji swojego talentu? Tak, myślę, że tak, że te pieniądze bardzo się przydają, bo czasami nawet, żeby dołożyć się w domu do niektórych wydatków, to też na pewno jest łatwiej. No i też będę mogła sobie odkładać na przyszłość, na przykład właśnie na studia, albo na jakieś tam inne też ważne rzeczy, na książki do szkoły też, żebym miała. Więc to stypendium na pewno będzie dobrze spożytkowane. Dziękuję. No, strzelectwo zacząłem w tamtym... A ile masz lat? 18 skończyłem. Znajdziesz do której szkoły? Do drugiego liceum w Starachowicach. Jak zaczęło się zresztą przebiegać? Zacząłem strzelać w tamtym roku. No, za namową mojej mamy skończyłem grać w piłkę ze względów różnych po prostu i zawsze chciałem się wziąć za strzelectwo, bo to było moją pasją od dzieciństwa i tak się złożyło, że zacząłem trenować i udało mi się osiągnąć coś. Kto jest twoim trenerem? To jest Adam. Adam? Rękowczyk. Jakie cele sobie stawiasz? Jakieś masz plany takie na przyszłość związane z tym sportem, czy to po prostu to jest takie dodatkowe zajęcie? Nie. Stawiam sobie za każdym razem, w czym by to nie było, jaki to byłby sport, że chciałbym być najlepszy w tym, co robię. Chcę dążyć. Jesteś bardzo ambitny. Tak. Dużo czasu poświęcasz na treningi? Jeżeli to jest trening strzelecki, to zazwyczaj w granicach 1,5 godziny, a jeżeli to jest trening bezstrzałowy, to jak najdłużej, żeby budować pamięć mięśniową i żeby to przyniosło jakieś korzyści. A wśród rówieśników twoich ta dyscyplina sportu cieszy się dużym powodzeniem, czy różnie to bywa? Różnie to bywa. To znaczy? No. I na przykład tak jak w szkole bliższej, chociaż do tego liceum jest ileś tam osób, kilka osób, kilkanaście, które uprawiają tę dyscyplinę sportu, czy jest to nie. Tutaj w Starachowicach raczej trenuję sam, w mojej kategorii wiekowej. Z całej tej szkoły, tak? Pytanie jakieś? Kto jest twoim trenerem? Strzelectwo zaprawiam od 7 lat, tak mniej więcej. Moim trenerem jest pani Małgorzata Padowska. I dlaczego ta dyscyplina sportu? Kto cię skłonił do tego? Zaczęło się to od gimnazjum, od klasy sportowej. I tak się w sumie teraz ciągnie przez cały technikum. Do gimnazjum chodziłaś w sobie? Do gimnazjum numer 1. I tam jest klasa sportowa? Znaczy nie wiem, czy jeszcze jest, ale tam była klasa sportowa właśnie o profilu koszykarsko-strzeleckim. I powiedz mi ty, jakie cechy charakteru, jakie właśnie ty wymieniłeś cechy charakteru do tej dyscypliny sportu, które tam predysponują? No na pewno opanowanie, to jest taka podstawowa cecha. Trzeba być opanowanym, trzeba mieć stalową psychikę dosłownie, nie można się poddawać. Trzeba cały czas walczyć do końca, przede wszystkim, żeby nie poddawać się jednym złym strzałem, tylko cały czas pamiętać o tych kolejnych, które mogą być tylko lepsze.